Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. List do Filipian, 1:23-24 wersetu. Któż chętnie myśli o śmierci? Kiedy widzimy klepsydrę lub czytamy w gazecie o czyjejś śmierci, to próbujemy jak najszybciej o tym zapomnieć. Nawet starsi ludzie niejednokrotnie nie są gotowi, aby załatwić konieczne sprawy na wypadek swojej śmierci, a jednak często twierdzi się, że śmierć jest zupełnie normalną sprawą. Nasz dzisiejszy fragment z Biblii, który przeczytałem, albowiem jedno i drugie mnie pociąga, pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej, lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza, pochodzący z listu do Filipian, 1, to ten fragment ma zupełnie inny charakter. Pewien mężczyzna, którym jest apostoł Paweł, jest zupełnie spokojny, myśląc o przyszłości. Pyta on samego siebie, czego mam sobie życzyć, umrzeć i tym samym być powołanym do wspaniałości niebios, albo żyć dalej, aby tu na ziemi móc jeszcze służyć Jezusowi Chrystusowi. On tęsknił za tym, aby być w wieczności razem z Chrystusem, lecz jako jego sługa był gotowy zaakceptować każdą decyzję swojego Pana. Dlaczego Paweł mógł z takim spokojem mówić o swojej śmierci? W liście do Rzymian, 5:1 napisał: usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przez najwyższego sędziego uznany został za sprawiedliwego, został usprawiedliwiony, ponieważ Jezus Chrystus poniósł wszystkie jego grzechy na krzyżu Golgoty, na Kalwarii. Dlatego też mógł zawołać: gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? 1 list do Koryntian, 15:55. Paweł jest już u swojego Pana i to nie na podstawie własnych zasług. Sam powiedział: prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. 1 Tymoteusza, 1:15.